Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony z końcami ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World, zapraszam na Solo Gaming. Kod Jacob Play, daję wam 5% zniżki, link w opisie, oczywiście polecam. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, moi drodzy, zmierzymy się w pucharze włoskim. Dokładnie, nazywa się on... dobra, jak on się nazywa? Gli Azzurri. Co to dokładnie znaczy, dowiemy się pewnie już za niedługo, a ja tymczasem postanowiłem zbudować oto taką właśnie drużynę, o ile jej wcześniej nie widzieliście, ale zakładam, że tak. No i powiem prosto, no, zawodnicy najlepsi z Włoch, jacy byli dostępni. Tutaj Pirlo jest dość taki przyczajony, 44 tempa to nie za dużo, ale 93 podania strasznie mnie przekonało, 84 dribblingu, więc może być. Damy sobie tylko jeszcze jednego tutaj, jeden ważny element, jest to na przykład z Pioli, no i jesteśmy gotowi do gry. Przekonamy się właśnie w tym turnieju, czy uda się dojść do finału, a tym bardziej, czy go uda się pokonać. Chociaż finału nie mogę pokonać, czy uda się pokonać przeciwnika w finale. No, mamy pierwszego przeciwnika, moi drodzy, i jest to, no, o, zaskoczenie, skład włoski. O, dośrodkowanie Chiellini'ego, jak się tutaj zabawił. Ważną osobowość. Terci. Oj, mój błąd, De Rossi, no, to... Czerciego nie dogoni, to musiała, jaki błąd popełniłem, musiała być bramka 1-0, moi drodzy, w 8 minucie przegrywamy. No powiem szczerze, nie wiem czemu ciągle zdarza mi się ostatnio grać w deszczu, denerwuje, no ale musimy tak jakoś to przeżyć. I Balotelli, cóż za akcja, przepiękne rozegranie do El Shaarawy'ego od Pirlo, a ten, no idealnie po ziemi dośrodkował. Balotelli dał też radę to wpakować do siatki, no i świetnie, podobały mi się takie akcje. Mamy 1-1, wracamy do gry w 34 minucie. Dobre podanie Abate, no Abate tutaj musi to, Balotelli po raz kolejny ma taką samą sytuację i 2-1, no dzisiaj jest idealnie wykończającym z akcji zawodnikiem, więc no jestem zadowolony, nie ma tutaj strzelać z nie wiadomo jakiej pozycji, on właśnie ma dostawać od skrzydeł piłki i tak idealnie dokończy. Dobra, no to jedziemy dalej, 2-1 w 45 minucie. Nie, troszeczkę zlagowało i Churchill to jest sam na sam, które no musi strzelić, musi strzelić. Ach. Strzał głową. Ciekawe kto to strzelił. Numer 8. Kandreva strzela głową nam. Na 3-2 w 50 minucie, naprawdę. Balotelli. Balotelli, to jest Balotelli, 3-3. Był nasz przeciwnik, spodziewał się tego, że podam, gdzieś będę próbował, ale powiedziałem, idę prosto, idę tak, jak nakazuje natura, czyli przed siebie. Dobra, moi drodzy, i mamy 3-3, wracamy do tej gry. No, pierwszy mecz, a tutaj tak łatwo nie jest. No, ale czegoś takiego teraz potrzebujemy tak naprawdę. Jakiejś indywidualności, która tutaj zmieni tak naprawdę bieg tego wszystkiego. I Kandreva będzie tym jednym, ależ Kandreva uderzył 4-3 w 90 minucie. Ta jego lewa noga po prostu zgasiła teraz naszego przeciwnika, podryblował. No i oj. No okej, kolejny oczywiście wygraliśmy, więc przechodzimy dalej. Kolejny przeciwnik to... No balon, no skład włoski, no. O kurde, strzelił bramkę. Zagapiłem się na telefon, nie wiedziałem, że on już wykonuje. No tak, bo zatrzymał grę wcześniej. Ależ bramka, Balotelli jego. No tego się nie spodziewałem. No ale wyszło, 2-0, moi drodzy, 2-0. Balotelli, świetne podanie El Shaarawy'ego. Balotelli, to musiała być bramka, 2-1. No muszę powiedzieć, że świetnie wypatrzony. I teraz możemy wrócić do gry. 30 minuta, to jeszcze wszystko nie jest skończone. No nie. Coś takiego, Chiellini gra fatalnie w każdym meczu, nie trafia w główki, traci jakoś głupkowato piłki. Mam nadzieję, że będzie powtórka i to sami zobaczycie, a jeżeli wcześniej tego nie widzieliście, co on tam zrobił, zamiast to wybić od razu, popatrzcie się na to. To mu tak piłka odskoczyła. Balotelli tutaj sam nic nie zrobi, Kandreva jeszcze tutaj biegnie. Kandreva zobaczył, że wyszedł tutaj, ależ bramka, matko łoska. Nie sądziłem, że to wyjdzie, Salvatore Sirigu. Bodajże on tam stoi na bramce, fatalnie, fatalnie wyszedł, a tutaj pięknym uderzeniem z loba popisał się Kandreva, zobaczcie na to, ależ to pięknie wyglądało. No i mamy Antonio, drugą bramkę dla naszego zespołu. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę, jakim cudem ten Balotelli tak to strzela.
No nie wierzę, co tu się stało teraz. Jakim cudem Barcagli tak kazałem mu podać, a on coś takiego odwalił, no ej. Balotelli, masz teraz sam na sam okazję, No po prostu, teraz już nie wierzę w tą grę, nie mam siły do tej gry głupiej. O, Balotelli sam na sam, ciekawy czy teraz mnie znowu bramkę przewróci. Nie przewrócił mnie, wow. Weź tą piłkę mu. No oczywiście, że niecelnie podasz. Oczywiście, że niecelnie podasz, bo w najważniejszym momencie niecelnie podajemy. I oczywiście, co, gdyby ten karny tam był, to wynik mógłby być już 4-4, bo wtedy to by mogło zmienić wiele. Ale oczywiście nie i przegrywamy w tym zasłanym pucharze, którego nie mam zamiaru powtarzać. Takie totalnie proste błędy, które w ogóle nie powinny się zdarzyć. Piłka odskakująca na kilometr profesjonalnym zawodnikom, no bez przesady. Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za ten dźwięk. Wybaczcie mi takie lekkie zdenerwowanie, ale naprawdę nie cierpię przegrywać przez błędy gry. A ten mój drugi mecz ewidentnie, no w żaden sposób, i to dosłownie się nie kleił nikomu do nogi. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem. Miejmy nadzieję, że w lepszych turniejach, bo w tym no już na pewno mnie zobaczycie.